Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że pod wczorajszym nagraniem, prawda, rozpisało się tutaj sporo naszych przeciwników, protestantów, jak i też pan Jurga. No i prawda, jest zarówno pan Jurga, jak i protestanci nie uznają procesu objawienia. Wspomnieliśmy sobie o tym troszkę wczoraj. Dzisiaj sobie spojrzymy trochę głębiej, co święty Paweł o tym mówi i czy faktycznie jest tak, jak chcą protestanci, że już Słowo Boże jest wszystkim i że dokonała się, że już jest cała pełnia objawiona, prawda? Poniekąd tak, no ale tu są pewne, trzeba uściślić pewne rzeczy i sobie to zrobimy na podstawie słów świętego Pawła z listu do Efezjan, jak i też do Kolosan. Oczywiście w odniesieniu też i do słów Chrystusa, które wczoraj żeśmy sobie przytaczali. Pojawiły się komentarze też i pod dzisiejszym nagraniem krótkim, czy wczoraj, tu już nie pamiętam, tego sporo czytałem, o, że my mamy Słowo Boże, że najlepiej jest właśnie opierać się o Słowo Boże, a nie o teorię ludzi niewiadomego pochodzenia. No, to nie pamiętam już, kto to napisał, ale takie komentarze się pojawiały, uderzające właśnie w ten ton, że Słowo Boże wystarczy, prawda Słowa Bożego i tak dalej. No, nie do końca. I właśnie to są pewne niedopowiedzenia, na których bazuje właśnie szatan. Prawda Słowa Bożego wystarczy. Że jest Pismo Święte, mamy i wszystko jest w porządku. No, nie do końca. Nie do końca. Dlatego, bo mając Pismo Święte, święty Piotr pisze, że są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Więc drodzy protestanci, drodzy oponenci Kościoła rzymskokatolickiego, samo posiadanie Pisma Świętego jeszcze nic nie znaczy. Bo trzeba je właśnie zrozumieć, tak jak autor, Duch Święty, chce, by było zrozumiane. I w drugim liście, też w pierwszym rozdziale, pisze, że Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Więc kluczem do zrozumienia Słowa Bożego jest Duch Święty, który właśnie daje właściwe zrozumienie przez ludzi. Nie jest do prywatnego wyjaśnienia i tutaj klaruje się, prawda, że skoro nie jest do prywatnego wyjaśnienia, można prywatnie czytać, to za wyjaśnianie Słowa Bożego. Właśnie tej ukazywanie tej prawdy odpowiedzialny jest papież i kolegium apostolskie. Im została powierzona władza nauczania, prawda, i głoszenia tego wszystkiego, czego Chrystus im przekazał. Ostatnie wersety 28 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Idźcie i nauczajcie, głoście, czyniąc uczniów, tak? I 18 i 16 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Co zwiążecie, będzie związane, co rozwiążecie, będzie rozwiązane, tak? Ale klucze dostał tylko Piotr, paś owce moje. A więc jeśli nie jest do prywatnego wyjaśniania, to znaczy, że jest ktoś odpowiedzialny za to wyjaśnianie i tym kimś jest Kościół w swoim urzędzie nauczycielskim. A nie, że ja sobie wezmę Pismo Święte, nie polegam na żadnych ludziach, tylko sam sobie tłumaczę. To święty Piotr nas przestrzega, że można sobie tłumaczyć Pismo Święte ku zgubie, czyli ku potępieniu, nie? No właśnie, więc słowo zbawienia,
źle zrozumiane, na własną zgubę może być zrozumiane. Słowo, które zbawia, ma moc zbawić nasze dusze, jeśli właśnie nie będzie zrozumiane w odpowiedni sposób, tak jak duch objawia, może być ku potępieniu, ku zgubie. Tak jak jeden z ojców czytaliśmy, mówi, że właśnie Piotr, mając klucze, on ma tą władzę właśnie ostatecznego decydowania razem z kolegiem apostolskim. On ma ten właściwy klucz do prawdy. A nie, że każdy sobie tam rzepkę skrobie. Więc, drodzy protestanci, tylko Pismo Święte, tylko i prawda, i nic więcej. Prawda, żadnych wykładni, żadnych tego, no to wysadza was święty Piotr. I teraz, moi drodzy, wspomnieliśmy sobie wczoraj, że Chrystus powiedział, że Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. A więc dochodzenie do całej prawdy jest procesem. Zarówno wschodnim, jak i zachodnim odstępcom to nie pasuje, tak? Więc zobaczmy sobie, kogo należy słuchać i jak to jest z tym procesem u świętego Pawła. Zaczniemy sobie, moi kochani, 4 rozdziału listu do Efezjan od wiersza 11. Albo nawet wcześniej. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi. Prawda? Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, to wcześniej, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi oraz przez wszystkich i we wszystkich. I teraz od do 11 sobie przejdziemy. On to ustanowił, wiersza, jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, 12, dla przysposobienia świętych, do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, i tutaj 13, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i, uwaga, do pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi przez fale, i którymi porusza każdy powiew nauk, tak, na skutek oszustwa. O czym święty Paweł tu mówi, że jest jedna wiara, jedno ciało, czyli jeden Kościół, jeden chrzest i jeden Pan. Więc nie można sobie dzielić kościołów niezależne autokefalie, ten niezależny od tego, tamten od tamtego, a jeszcze czwarty od wszystkich pozostałych. Nie. Jest jeden Kościół. Jest jedno ciało, a nie jakieś tam atomy porozrzucane. I teraz zobaczmy. Nikogo nie należy słuchać, ludzi niewiadomego pochodzenia. My słuchamy w Kościele Rzymskokatolickim ludzi wiadomego pochodzenia. Z ustanowienia Chrystusa, których ustanawia apostołami, prorokami, ewangelistami i nauczycielami, pasterzami. Ich mamy słuchać. Kto was słucha? Mnie słucha. I ci ludzie, którzy się wywodzą właśnie od apostołów, są ich następcami, ci ludzie dzisiaj, tych ludzi dzisiaj należy słuchać. Tak? W oficjalnej nauce Kościoła, wyrażonej przez właśnie Urząd Nauczycielski. Bo nie jest Pismo Święte do prywatnego wyjaśniania. I teraz zobaczmy, wszystko już zamknięte, już mają, protestanci se przywłaszczyli, że już mają pełnię prawdy, ostatni apostoł umarł, wszystko mamy, ortodoksja, jak tutaj pan Jurga pisze, też odrzucają, no tak odrzucają proces, że jednak część tego procesu przyjęli, a później se zamknęli, bo już jest objawienie spełnione. Czy taką wizję rozstrzyga święty Paweł? Aż, uwaga, dojdziemy do pełnego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego.
dochodzimy, święty Paweł mówi, aż dojdziemy, czas przyszły. A Słowo Boże ma wymiar ponadczasowy, uniwersalny i dzisiaj, kiedy to czytamy, te słowa są wciąż aktualne, aż dojdziemy do pełnego poznania Syna Bożego. A więc dochodzimy. I to dochodzenie do pełnego poznania Syna Bożego dokonuje się właśnie przez tych, których On ustanowił apostołami, prorokami, nauczycielami, ewangelistami, pasterzami. Oni właśnie przysposabiają, proszę bardzo, dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Widzicie, jaki jest cel pasterza apostołów? Do przysposobienia świętych, czyli nas, wierzących, do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusa. Czyli oni nas przysposabiają. Urząd Kościoła, pasterze, nauczyciele powołani i ustanowieni przez Chrystusa przysposabiają nas, wiernych z ławki, do budowania ciała Chrystusa. I to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za Kościół. To są ludzie, na barkach których Chrystus złożył ciężar prowadzenia Kościoła i kierowania w nim w tej ziemskiej rzeczywistości. A nad nimi jest Duch Święty, który objawia i czuwa nad prawdą. Tak? No właśnie. Przejdźmy sobie do Kolosan. I tutaj też mamy piękny zwrot. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jaką wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście. Dwa, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, uwaga, ku osiągnięciu całego bogactwa, pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Trzy, w Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. I teraz prawdą jest, iż w Chrystusie jest pełnia objawienia. Tak. Ale właśnie do zrozumienia, zobaczmy, święty Paweł tutaj podejmuje podobny wątek z listu do Efezjan, abyśmy zostali właśnie pouczeni w miłości ku osiągnięciu całego bogactwa, pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa, w którym skarby wiedzy i mądrości są ukryte. Czyli my dochodzimy, Kościół dochodzi, właśnie prowadzony przez Ducha Świętego, dochodzi do tej odkrywania tajemnicy i mądrości objawionej w Chrystusie. W Nim wszystkie skarby i mądrości są ukryte i Duch Święty właśnie przez Kościół te skarby wiedzy i mądrości ukryte w Chrystusie objawia właśnie przez Kościół światu. Trzeci do Efezjan, cały rozdział, od 1 do 11, tak? Widzicie tutaj dochodzenie, abyśmy dochodzili do tej pełni zrozumienia tajemnic. Gdzie święty Paweł pisze, że my już to mamy? Poznanie tajemnicy Chrystusa, poznanie tego, że On przyszedł, że się objawił, było od samego początku. Tak. Jego miłość, ale poznawanie właśnie te wszystkich skarbów mądrości i wiedzy, które są ukryte, Duch Święty wydobywa i objawia Kościołowi, a przez Kościół światu, zwierzchnością. Kiedy Chrystus mówi właśnie o Duchu Świętym, nie będzie mówił od siebie, ale weźmie ode mnie i wam objawi. To może sobie przejdźmy do tego rozdziału Ewangelii Świętego Jana i sobie zobaczymy właśnie.
I to są właśnie, co objawia, właśnie te skarby mądrości i wiedzy, które są ukryte w Chrystusie. I święty Paweł w Efezie mówi, dojść do pełni poznania tajemnicy Chrystusa. Dojść. A więc skoro Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy, Kościół na przestrzeni tych 2000 lat dochodzi do owej prawdy, którą Duch Święty objawia. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Z mojego weźmie i wam objawi. Czyli Duch Święty jest tym, który właśnie objawia z Chrystusa. Duch Święty jest właśnie tym, który wprowadza nas w tajemnice mądrości i wiedzy, które są ukryte w Chrystusie. A takie protestanckie sekty, czy te wschodnie, a my już mamy, objawienie się skończyło. Czyli już doszliście do odkrycia wszelkiej mądrości i wiedzy ukrytej w Chrystusie. Doszliście już wszyscy do pełni, tak? Panie Jurga, Kopty już mają, jak pisał święty Paweł w liście do Efezjan, pełne poznanie Syna Bożego, macie pełne poznanie Syna Bożego? Protestanckie sekty wszystkie mają pełne poznanie Syna Bożego? To jak czytacie ten fragment, to co? Przecież te słowa są ponadczasowe. Kiedy dzisiaj je czytamy, mają taką samą wartość, jak w czasach, kiedy je pisał święty Paweł do Efezjan. Więc z waszego punktu widzenia, to dzisiaj to powinno być, że o, myśmy już doszli do pełnego poznania Syna Bożego, do tej pełni. Myśmy już odkryli całą tajemnicę skarbów mądrości i wiedzy w Chrystusie. My już to mamy, tak? Gratuluję. Święty Paweł tak nie pisze. Dochodzimy do pełni. Jesteśmy właśnie w tej drodze pod przewodnictwem ustanowionych przez Chrystusa apostołów, nauczycieli, pasterzy, tak? Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boża poprzez Kościół stanie się jawne zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, zgodne z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Widzicie rolę Kościoła? Przez Kościół. Przez to jedno ciało, jedną wiarę, jeden chrzest, przez Kościół, w którym Chrystus ustanawia apostołów, nauczycieli, proroków, ewangelistów i pasterzy. Przez ten Kościół, gdzie są pasterze ustanawiani przez Chrystusa, od apostołów objawia jest prawda. I wszystkie inne sekty, odstępstwa, schizmy, wszystkie te schizmatyckie, heretyckie sekciarstwa, pseudokościoły, zbory nie mają z tym Kościołem nic wspólnego. Albo oderwały się od Kościoła i usychają, albo w ogóle nawet się nie oderwały, tylko tak jak te sekty Chojeckiego, innych tam pastorów, po prostu nie mają z tym nic wspólnego. Jedyny, prawdziwy i święty Kościół Chrystusa Jezusa jest Kościół, któremu przewodzi Piotr. I Kościół, którego sukcesja od apostołów nieprzerwanie trwa po dziś dzień. Żaden inny. Kościół, który pod kierunkiem Ducha Świętego przyjmuje prawdę od Boga i objawia ją światu. Kościół, który jest w drodze do poznania pełni prawdy. A nie sekciarstwo, które już się ogłosiło, że wszystko zrozumiałe jest, że już mają pełnię i tak dalej.
bo jest Pismo Święte. No jest. Tylko je trzeba odpowiednio zrozumieć i przyjmować to, co Bóg właśnie objawia z tego, co tu jest ukryte. Kościół nie dodaje nic. Kościół przyjmuje od Boga to, co Duch Święty właśnie zechce nam objawić, a co jest ukryte w Chrystusie, a który został objawiony. Właśnie te tajemnice mądrości i wiedzy, to pełnie poznania Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego. On bierze od Chrystusa i nam objawia. Więc jeśli sekciarstwo to neguje, absolutnie nie ma nic wspólnego z Kościołem, którego prowadzi Duch Święty do pełni prawdy. Pozdrawiam.